Sarenka je kapustę. Nie bój się, nie bój. Chodź, nie bój. Dobrze, już ja odchodzę. No dobra, witajcie Państwo moi szanowni. To jest juka, którą wykopaliśmy. Ma takie korzenie i ja nie wiem jak to dzielić, bo zobaczcie. Są trzy odrosty. To jest jeden z nich, taki okazały. Wychodzi na to, że trzeba by tu odciąć. Bo tu jest od matki rodzimej cała bulwa. Chyba, że odciąć to poprzez to, nie mam pojęcia. Matka już kwiatu nie wyda. Dowiedziałam się, że tak jest, że zakwita juka raz i już więcej nie będzie miała kwiatostanu. Za to wydaje dzieci. Tu mamy kolejne. No nic, zobaczmy, chodź. Zobaczymy, jak to... O, jak to dzielić? No właśnie, nie wiem. Czy to razem z tym oderżnąć? To idzie do wyrzucenia? Zaraz zobaczymy. No, z tego korzenie wychodzą, to nic się nie wyrzuca. Żeby ktoś podpowiedział z Państwa teraz na żywo, jakby tak... Może sekator? Dobra. Nigdy juki nie dzieliliśmy. O, jakie białe. Jak u chrzanu. No i co? To chyba tu będzie więcej odrostów. Więc posadzimy w dwóch miejscach. Pokaż, pokaż, daj. No tu jest jeszcze dziecko. A, no właśnie, i to była matka. Tak, to jest pozostałość po kwiatostanie matki. Ona 2 lata temu, czy 3 zakwitła. A, czyli musimy oddzielić to od tej matki. To na 100%. No to chyba do wyrzucenia. Trzeba. I matka jest tam jeszcze zgniła w dodatku. Pokaż to zgnicie. Gdzieś, o właśnie, zobaczcie. Mazia taka. No i nie wiem, z tym posadzimy, czy to odciąć? Nic nie ucinam. No dobra, to mamy jeden odrost. Na bok odłożymy. No tak, fakt, chociażby dla eksperymentu z tym, z tą... A rozdzielamy dalej. Na wszelki wypadek z tą częścią starą. O, to mamy drugi odrost. I co? Jeden tu jest? Rzeczywiście 3 tylko? Mi się wydawało, że 4, ale 3. Teraz miejsce. Teraz kolejną obczyścimy. No może się jej uda. I przyjmie się. Tu widzę taki liść. Ten. A jak to ciasno, jak to ciężko odchodzi. Dobra. Dobra. Pod budynkiem. I tu będzie trzecia. Przymierzmy. No, spójrz. Dobrze będzie na głębokość. Tu jest koński nawóz, zdobyty z wielkim wysiłkiem, bo wiecie Państwo, no po prostu czasy nastały takie, że nie ma tego naturalnego obornika, mało gdzie. A jak już jest, to ludzie mają na użytek własny. Konie nie chcą zrać. Konie, dokładnie. Dobra, troszeczkę ze słomą. Żywy nie jest, leżał od jesieni na pryzmie. Chyba to będzie zły pomysł, no ale cóż, eksperyment z tak dużą tą karpą.
wysadzić. No zobaczymy. Dobra, jedna jest posadzona. A to białe to jest z wapna, które żeśmy w granulkach rozsypywali, by odkwasić glebę. Piętnaście stopni w dniu dzisiejszym jest. Teraz noce mają nadejść. 4 stopnie, 6, 7 przez najbliższy tydzień i niewielkie opady deszczu. Może już tak zostanie. Może się nie zrobi zimniej. Kompost. Będę trzymać. Trzecia. Wiesz co? No tu już nowe idą liście. No, super. Bliżej w stronę tą, żeby się tak nie stykały liśćmi. Żeby tak równocześnie zakwitły, to by było pięknie. Wielkie kwiatostany. Białe. Dobrze. To na razie zostało zagospodarowane pierwszymi roślinami. W tym miejscu mają być byliny przesadzone z ogrodu. A wiecie Państwo, zobaczcie, co wykopałam za okazy lilii. Zaraz pójdziemy, pokażę skąd. Jak wyglądały. Jedno lilia będzie w szczególności taka okazała. Tak, woda to życie. W tym miejscu, pod ogrodzeniem, odtąd do końca wykopałam lilie, wszystkie jakie rosły. Został mi do zrobienia jeszcze ten odcinek. Mech jest przeokropny w tej części ogrodu, ale tu też zostanie wykopane cebulowe, byliny i stworzone nowe stanowisko. I to są lilie wykopane właśnie z tamtego miejsca. Większość ma wielkość standardową, małe. One mnóstwo lat tam rosły. Myślałam, że będzie ich więcej i że będą na pewno większe. Ale mech jest tam przeokrutny, był. Pewnie nie mogły urosnąć takie, jakby chciały. Zobaczcie, tu jest okaz. Ojej, urwało się. Kurczę, odłamał się, nie zakwitnie mi chyba, bo to był świeży. Taka wielka cebula. Jak duży pączek, kurczę, blaszka. Zaraz zobaczmy, na pewno, tak, takie coś. Co za strata, kurde blade. Może by to przykleił. Ludzie kochani, no nic, trudno. Pcham te dziury. Ale tu jest jeszcze kilka, namnożyło się w tej bryle ziemi. No i jest jeszcze jedna taka duża. Także uważajcie Państwo, by nie wyłamać tych cennych kiełków. I druga równie okazała. To są największe cebule lilii, jakie wykopałam. Bardzo trzeba uważać. Ale zresztą u na przykład pacioreczników, czyli u kanny, też trzeba uważać, by nie wyłamać. Kolorystyka cebul różna. Ale na przykład taka żółta i taka żółta nie musi wydać kwiatu o tym samym kolorze i kształcie. Także nie można się sugerować, a ja tak kiedyś na początku mojej przygody z roślinami tak robiłam. Stwierdziłam, że jak mam żółtą, to wszystkie inne będą tak samo kwiatły. A otóż nie. Tak. I tu są też lilie, ale widzę, że się dużo namnożyło. Oraz jest całe morze maleństw.
i też tych kiełków nie wyłamać. Przydałoby się stworzyć takie miejsce, przedszkole, gdzie posadzimy roślinki i za 2 lata, za 3, a może i niektóre za rok, będą zdatne wydać kwiat. Takie łuski, również jak posadzimy do ziemi, to zaczną się ukorzeniać. Nie każde, takie najbardziej jędrne. Tu w skrzyniach mam również lilie posadzone razem z winoroślą. To jest jedna winorośl, druga, ale to był zły pomysł jednak. Bo później jak będę chciała lilię wykopać, to co? Korzenie winorośli naruszę. Na tym kończę. Dereń korałowy marka. Odmiana o lekko pomarańczowych owocach. I niestety ten nie chce tu rosnąć. Do widzenia.